Cześć, z tej strony witam was Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek przygód Sama B na wyspie Banoja. Dobra, więc możemy zacząć. Oczywiście, czy tańczyliście kiedyś w wodzie? Bo dzisiaj mamy fajne zadanie. Taniec w wodzie. Odetnij dopływ prądu na tym obszarze. Wyłącz przyłącznik A, B i C. Choć nie pamiętam, kiedyś coś tam przełączałem. Ale teraz to... Kij to wie. Możecie... Słyszę taki hałas, ale to robią u mnie dach. Akurat nade mną. Więc... tego może być ten hałas. Dobra, musimy przejść trochę, żeby odsapnął. Zombiaków tutaj jeszcze na razie nie ma. Dobra, znowu biegniemy. I bany hopy. Py, o kurde. No to co, odcinamy główki, nie? Tylko ręce. No, w ogóle myślałem, że to jest stopa, nie? Ale dobra. Mamy trzy miejsca. A auta nie ma. Nie ma Łazarza. Zaraz nam ktoś wyskoczy. Jestem tego pewny, ja to wiem. Dobra, ten ma kasę. A fajny baseball. Dobra, musimy niestety tyrać z buta całą drogę. Mam nadzieję, że jak będziemy szli wstecz z powrotem, to będziemy mieć auto. Chociaż tutaj stacja benzynowa, to auto powinno jednak być. Taniec w wodzie, no kurde. Ceny paliw. O Jezu. Musiałeś się schylać? Musiałeś? Ach, co jest z tymi zombiakami w tych czasach nie tak? Ty brzydki jesteś. Dawaj cię zdeptam. Albo nie, odetnę ci coś. Żeś niewiniątek. Oni nie powinni tańczyć na wodzie? Trochę się nieprzyjemnie tu robi. Bez kitu trochę się nieprzyjemnie zaczęło robić. Ale opanowaliśmy całą sytuację. Ty leżysz, ty leżysz. Pięknie. Jakieś energole by się przydały. Dobra. Chodź tu. I taranujemy. Wypierdalaj. Szkaradna mordo. Dobra, podejdziemy sobie najpierw tu. Dobra, mamy samochód. Podejdziemy sobie najpierw tu. A tutaj jest ten taniec na wodzie. Nie robi się tak przyjemnie. Chybiłem. Użyjemy naszego sierpa. No, to się nazywa taniec. To był dopiero taniec po maniec, kurde, wykonany naszego dzielnego ochotnika. To
powiedział, że mięśniaki nie umieją tańczyć? No jeszcze, replay. Ten to dopiero tańczy. O, tamten to samo. Pozbieramy sobie. Nie, najpierw może włączymy. Znaczy wyłączymy. Dobra. Jeden jest. Dobra, spiżdżam stąd. W sumie tędy. No, nie było za ciekawie. Nie ma żadnych energoli. Kolejne dwa podbiegają. Panie, nie wie co zrobić, nie? Zdezorientowany, bo co, bo nie wskoczysz? Wow. Aha, to jest zbir w ogóle, nie? Ten tutaj, patrzcie. Połamaniec. Ej, najśmieszniejszy odcinek, nie? Który nagrywam. Ofen. Najśmieszniejszy. Ile parkour! Pyk! A jeszcze mam iść tutaj. Wow! Weź się odpierdol ode mnie, kolo. Wow! Nie tak mocno. I ta latająca głowa. Super. Coś mu odcięłem. No coś mi się przycięło trochę. Znowu. Dobra, kładziemy te skrzyneczki tu. To było mocne. Dobra, jeszcze potrzebujemy jedną. Jedna jest jeszcze tu. Zaraz coś nam wyskoczy? Dobra, możemy sobie na spokojnie wejść. Ale ten tańc taki, o kurde, normalnie z hit. Najnowszy taniec 2018 roku. Prosto na mundial. A propos, jak już jesteśmy przy temacie mundialu, to piszcie w komentarzach, czy kto jest waszym tak naprawdę faworytem. Moim oczywiście jest Polska, ale jak Polska odpadnie, a będzie Hiszpania i Brazylia, to będą moi dwaj faworyci. Brazylia i Hiszpania. No zawsze jak Polska odpada, to jestem albo za jednym, albo za drugim. Dobra, chodź, tu jeszcze na szybko cię się z tobą rozprawię. Dobra, ale mam już uszkodzoną. Teraz muszę iść po samochód, kurde. Wracać z buta taki kawał? No nie, hu. Ale w sumie jak już tu włączyliśmy... Możemy się z nimi rozprawić. Kurde, minie. Dobra. Dwóch już rozwaliliśmy, więc jest okej. I jadmy. Nie, no serio. Pobiegaj sobie za mną. I jedziemy naszym Łazarzem.
Kurde, ale on pod górkę hałasuje. W sumie z górki też. Woo! Chciałem na skróty, ale za późno zobaczyłem tę ścieżkę. I bum, przez górki. Co mi tam? O! Gdzie mam jechać? Taki kawał mam tyrać? Co ja w ogóle mam zrobić? Aha, dobra! My już zrobiliśmy wątek główny. To zawrócimy sobie. W sumie to już jest koniec odcinka, ej. A ja robię już kolejną misję. Tu sobie zaparkujemy, choć oczywiście nam podpierdolą samochód. Niby w krzakach ukryłem. Niby tak w krzakach, no nikt go nie widzi, niby rozwalony albo co, ale i tak mi podpierdolą i tak. O, to będzie fajnie wybuchać. Ja to muszę przetestować. Woo! Ale samochód cały, nie? Nie ma tylko szyby. Ale dobra, no to w takim razie to już jest koniec tego odcinka. Zapraszam do oglądania kolejnych. Zapraszam również do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku o nazwie Ryoko Life. Co ty chcesz w ogóle? Aha, mam z nim jeszcze pogadać. O nie, dobra. Butelki chcę. Na czym to ja skończyłem? No dobra, zacznę od początku, tak? Zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku. Oczywiście pod nazwą Ryoko Life, tak samo jak na kanale na YouTube. Możecie łatwo sobie wejść na Facebooka w opcji wyszukaj, wpisać Ryoko Life, jak mam na YouTubie, tak samo na Twitterze mam taką samą nazwę. W sumie wszędzie mam taką samą nazwę, więc problemu jako taką nie będziecie mieć. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię, i nie możecie się doczekać odcinków plenerowych, bo tak naprawdę jeszcze nie wiem, kiedy je nagram z Serious Sama. No, Sam B, Serious Sam, ja pierdolę, wszyscy na Serious Sam i w ogóle. I wszyscy na serio. To zapraszam również na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie mnie wesprzeć i chcecie już te odcinki plenerowe. Oczywiście, jeżeli będzie już pierwszy odcinek plenerowy, zrobię giveaway'a na 3 klucze do Serious Sama. Nie żartuję, naprawdę zrobię 3. 3 może. A może nie, zrobimy tak. Pierwsze miejsce to będzie klucz do podstawki Serious Sama 3 BFE. Oraz dodatek do tej gry. A dwa następne miejsca to będą pierwszej, drugiej i trzeciej to będzie tylko podstawka, więc będę musiał wydać kasę na 4 klucze. Oczywiście to pójdzie z mojej kieszeni, nie zarabiam na tym nic, więc proszę chociaż o lajki i wyświetlenia. Oczywiście jeszcze przypomnę, że moim celem na ten rok jest zdobycie 5000 wyświetleń ogólnych, nie jednego filmiku, tylko ogólnych, przypominam. Mam już 4300 z hakiem. Tam mała liczba jeszcze jest po tej czwórce. Po tej trójce, przepraszam, bo jest 4313 chyba, ale do końca teraz nie pamiętam. No, a mamy już czerwiec. Mamy już czerwiec. Popatrzcie. Jeszcze niecałe 700 wyświetleń i mój cel na ten rok jest wykonany, więc bardzo was proszę, pomóżcie mi, a na pewno nie pożałujecie przy tym, jak będę robił giveaway'e. Więc z mojej strony to na tyle, dzisiaj się z wami żegnam, życzę wam spokojnego poniedziałku przede wszystkim, co innego bym mógł wam powiedzieć. I trzymajcie się serdecznie, z tej strony dla was mówił Ryoko. A teraz na razicho.